magnificencje, szanowni panowie i panie profesorowie, drodzy studenci i studentki, drodzy duszpasterze. Inauguracja nowego roku akademickiego na Politechnice Warszawskiej może być okazją do refleksji nad genezą Politechniki. Nie chcę, nie jestem kompetentny, żeby mówić tutaj o historii tej zacnej instytucji w kontekście Politechnik Polski i świata, ale chcę sięgnąć do etymologii słowa, który zawiera w sobie rdzeń greckiego rzeczownika techne, które dla starożytnych Greków miało znaczenie nieskończenie szersze niż dla nas. Dla Greków techne to było każde ludzkie działanie, które kieruje się określonymi regułami. I właściwie obejmowało nieomalże wszystko, może poza jakimś rodzajem wieszczej poezji, spontanicznej, wymykającej się regułą. Właściwie wszystko, co człowiek robi, świadomie lub nieświadomie, nawiązuje do istniejących reguł, które nie on wymyślił. Czy to będzie budowanie mostów, czy to będzie rzeźbienie figur, czy to będzie żeglowanie, czy to będzie robienie butów, czy to będzie uprawa ogrodu, czy to będzie wychowanie dzieci, czy to będzie sztuka wojenna. Wszystko jest techne. Wszystko jest działaniem według pewnych reguł. Rzymianie, którzy przejęli całą grecką spuściznę, nadali temu słowu imię ars. A później rozdzielono sztuki, które dziś byśmy nazwali artystycznymi, humanistycznymi, artes liberales, i sztuki zwane artes mechanice. I tu gdzieś jesteśmy u korzeni tego podziału na politechnikę, uniwersytet, dwie dziedziny, dwie rzeczywistości, które się nawzajem potrzebują i jedna bez drugiej tak naprawdę nie może istnieć. Ale ja chciałbym skupić się na tym znaczeniu słowa techne, najbardziej podstawowym, a jednocześnie najważniejszym. Na tej sztuce nad sztukami, którą nazywamy życiem. Sztuka życia. To też jest sztuka według określonych reguł, które nie my wymyślamy, jak astronomowie nie wymyślają planet i gwiazd, które odkrywamy, żyjąc według prawa zaszczepionego w ludzkim sercu wszystkim ludziom bez względu na kulturę, język, religię, bądź jej brak. To prawo zwane naturalnym streszcza się w 10 przykazaniach. One są obecne we wszystkich religiach, chociaż mogą przyjmować bardzo różne formy. Wiele z nich istniało już wcześniej, w starożytności. Posłuszeństwo tym regułom, które są nam dane i których nie my jesteśmy twórcami, bywa czasem trudne, ale prowadzi człowieka do pełni rozwoju jego człowieczeństwa. I odwrotnie, łamanie tych reguł, człowiek jest obdarzony przez Boga niesłychanie ryzykownym darem, jakim jest wolność. Łamanie tych reguł bywa łatwe, ale ostatecznie prowadzi do destrukcji. I, o czym wspomniał Magnificencja w swoim słowie, jakiejś samotności,
która pogłębia się szczególnie dzisiaj, paradoksalnie w świecie, w której sieć komunikacji jest zupełnie niewyobrażalna w stosunku do tego, co było w poprzednich pokoleniach. Ba, jeszcze 10 lat temu. Sztuka życia. Odkrywanie tych praw, które wypisane są w człowieczym sumieniu, wyzwala nas od wewnętrznego więzienia i skupienia na samym sobie i otwiera nas na tajemnice wszechświata, makrokosmosu i mikrokosmosu, który jest w każdym z nas. Tutaj po bokach ołtarza poczty sztandarowej, dwa sztandary, pozwólcie, że nawiążę do ich symboliki, sztandar waszej politechniki, zawierający emblematy i symbole uczelni, wydziałów, posiada w środku orła, polskiego orła. Nawiążę do historii, raczej bajki Dalekiego Wschodu, chińskiej czy japońskiej, w której ten ptak jest bohaterem. Otóż, dziękuję, rzecz dzieje się w kurniku, w którym orzeł złożył jajo. A kury, no, trochę zdziwione wielkością, inną barwą tego jajka, no jednak zrobiły to, do czego były przyzwyczajone, czyli wysiedziały je i wykluł się pisklak inny niż wszystkie, większy, z innym upierzeniem, innym kształtem, dzioba, piór. No ale jakoś nauczył się gdakać, dziobać, chodzić z głową przy ziemi. Niemniej, no właśnie to wewnętrzne prawo w nim wypisane sprawiało, że nie czuł się dobrze w tym kurniku. I kiedyś zobaczył szybującego wysoko na niebie orła i coś się w nim obudziło, jakaś struna, o której istnieniu nie miał pojęcia. I zupełnie spontanicznie nabrał rozbiegu, zamachał skrzydłami, próbując oderwać się od ziemi, no ale ponieważ nigdy tego nie robił, więc to nie wyszło, no i reakcja kurnika była jednoznaczna. Mało go nie zadziobały. Co ty robisz? Ty jesteś kurą, rób to, co wszyscy. No więc zrobił, ale już nie mógł zapomnieć tego doświadczenia i kiedy za drugim razem spróbował, udało się. Oderwał się od ziemi i poczuł, że jest orłem. Głęboka opowieść o nas, może jeszcze bardziej mocna niż w czasach dawnych, kiedy powstała, kiedy żyjemy w jakimś globalnym kurniku, który nam narzuca pewne wartości albo pseudowartości, pewne wzorce postępowania. Cała maskultura degraduje człowieka i sprowadza do najniższych poziomów instynktów, przecież na tym bazuje w gruncie rzeczy cały przemysł reklamowy i no, jesteśmy w tym zanurzeni, czy chcemy, czy nie chcemy. No, motyw tej bajki jest prosty. Nie jesteś kurą, a to oznacza często życie pod prąd stereotypom, pod prąd pseudowartościom, również pod prąd temu staremu człowiekowi, jakby powiedział święty Paweł, który jest w nas i który nam podpowiada: myśl o sobie, troszcz się o siebie, zadbaj o siebie, ty się liczysz. Odkrycie, że jestem orłem, tu nie chodzi o pogardę dla kurnika, bo to nie ten wątek tu chcę wydobyć. Jest odkryciem swojej własnej natury, stworzonej przez Boga. Odkryciem swoich talentów. Warto sobie uświadomić, że to słowo talent dopiero od czasów Jezusa nabiera znaczenie, jakie ma dzisiaj. Przedtem to była jednostka wagi, jaką dorosły człowiek może udźwignąć. Jezus zmienia znaczenie tego słowa, nadając mu to znaczenie, które dzięki niemu mamy dzisiaj. Każdy z nas jest skarbcem rozlicznych talentów, które się nawzajem potrzebują i tu się ujawnia
bardzo istotna cecha człowieczeństwa, którą tak mocno podkreśla Biblia i Kościół, a mianowicie wspólnotowość. I dziś przy okazji inauguracji waszej czcigodnej uczelni warto o tym powiedzieć. I tutaj spoglądam na drugi sztandar, zapytałem studentów z korporacji Arkonia, co oznaczają te trzy kolory, bo nie wiedziałem, a teraz już wiem. Ten pośrodku biały to jest prawda. Dla nas wierzących wiemy, co, a raczej kto jest tą prawdą. Prawdą nieskończenie głębszą i wyższą niż nasze umysły są w stanie pojąć, a tym samym prawdą, której wciąż w różnych aspektach, w niezliczonych odcieniach i tonach możemy odkrywać i po tej stronie nie odkryjemy do końca nigdy. Każdy poznaje jakąś cząstkę tej prawdy, która jest obecna w Jezusie Chrystusie, który jest alfą i omegą, początkiem i końcem. To jest kolor biały, a po bokach zielony, jak w liturgii dzisiaj, nadzieja, którą znowu maskultura nam zabiera. Świat dzisiejszy próbuje nam wmówić, że tylko on istnieje, że istnieje tylko doczesność. I człowiek rzeczywiście wtedy znajduje się w jakimś zamkniętym kurniku, z którego nie ma wyjścia. No może sobie tam jakoś ułożyć życie, ale jeżeli tam po drugiej stronie, jeżeli tam za płotem nie ma już nic, to, no to właściwie po co żyć? Nadzieja mówi nam nie. Jesteś zanurzony w wieczności, jesteś stworzony do przekraczania samego siebie. Jesteś powołany do nieskończoności i do miłości. I to powołanie otwiera nam drogę do tego doświadczenia, które symbolizuje trzeci kolor, ten niebieski, czy może granatowy, ciemnogranatowy, którym jest przyjaźń, jak to nazwaliście, przyjaźń braterska, tak? A więc wzajemne więzi. I tutaj dotykamy tematu, który też pan rektor poruszył jako jeden z trzech bardzo ważnych tematów świata i Polski. Problemu ekologii. Nie trzeba mówić, jak ważny. Ale ja tu chciałbym powiedzieć o tej ekologii, od której się wszystko zaczyna. Od ekologii ducha. Od dbania o czystość swojego wnętrza, swojego sumienia, swoich myśli, swoich pragnień. Tu się wszystko zaczyna i to nas otwiera, to nas czyni przeźroczystymi na innych, to nas czyni słuchającymi, współczującymi, to nas czyni, jak powie święty Paweł, to nas uczy cieszyć się z cieszącymi, płakać z płaczącymi, to nas wyrywa z samotności, która jest piekłem na ziemi już tu. I otwiera przed nami przedsionek nieba. Tego wszystkim życzę. Amen.